Choć oficjalnie działalność rozpoczynają jutro, już zyskali miano najlepszego lokalu w Nysie. 26 października na klubowej mapie Polski zadebiutuje Nyskie Akwarium. Dla właścicieli popularnego lokalu akwarium działającego z powodzeniem od 10 lat w Opolu to nowy rozdział działalności klubowej. Tym razem przenoszą swoje doświadczenia na nyski rynek, chcąc wypełnić niszę i udowodnić, że Nysa żyje. To, co będzie robione w Nysie, to jest nasz 10-letni bagaż doświadczeń, ulepszony przez nowe pomysły. No i zobaczymy, jak to tutaj się sprawdzi na rynku nyskim, aczkolwiek wiele rozwiązań jest nowością nawet na skalę naszego kraju. Nie ukrywam, wiele inspiracji czerpiemy ze świata, także wydaje mi się, że na pewno w kilku punktach postaramy się zaskoczyć naszych gości. Mamy 100% więcej pewności, 100% więcej doświadczenia i 200% chęci. Do dyspozycji gości będą dwa bary, dwa parkiety, palarnie i vibrum, a wszystko utrzymane w klimacie typowo nyskim, a więc dużo cegły i oświetlenie punktowe. Mamy jakąś słabość do tego typu wystroju pomieszczeń. Uważamy, że dają one specyficzny klimat. Wielu klientów nawet nawiązuje, porównuje to do lokali krakowskich, także no nie bez przypadku jest to miejsce, aczkolwiek no jeszcze specyfika bastionu, ta lokalizacja no dodaje jeszcze dodatkowego uroku i smaku. Dużym plusem lokalu mieszczącego się w bastionie Świętej Jadwigi będzie system płatności, który ma maksymalnie usprawnić obsługę. Będzie się to odbywało na zasadzie tak zwanego prepaida, czyli każdy z konsumentów przy wejściu do lokalu ma możliwość wpłacić dowolną kwotę na opaskę silikonową i z tejże opaski będzie realizował swoje zamówienia na barze, jak również u kelnerek. Klimat, dobra muzyka i bezpieczeństwo klubowiczów, na to postawiono największy nacisk i to ma przyciągać klientów, w tym liczne grono studentów. Chcemy też sprawić, żeby to miasto troszeczkę odżyło, troszeczkę się zabawiło, no bo no, nie ukrywajmy, na razie troszkę tu tego chyba brakuje. Chcemy po prostu zrobić tutaj no naprawdę dobrą imprezę. Klub mamy otwarty od środy do soboty, tak więc skupiamy się tutaj na tych 4 dniach najbardziej. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Nie będzie tak, że na dwóch parkietach będzie ta sama muzyka. Opieramy się na profesjonalistach, jeśli chodzi zarówno o prowadzenie lokalu, ochronę, oprawę muzyczną. Otwieramy o 21 w sobotę. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Podczas tej imprezy będą grali rezydenci akwarium. Będzie grał DJ Grand F, będzie grał DJ MC. Będą to dwa różne style muzyczne na dwóch różnych parkietach, dwie różne imprezy. Myślę, że każdy z naszych klubowiczów znajdzie coś dla siebie. Wielkie otwarcie już w sobotę, 26 października. Wejście obok klubu muzycznego Kazamaty. Naszych kamer też z pewnością nie zabraknie na otwarciu.